Witamy w cotygodniowym magazynie futbolowej Ligi 6 GFL z Weekend. Witamy po 10 tygodniu rozgrywek, a więc już tylko 3 tygodnie do zakończenia sezonu jesień 2016. Zobaczmy, co dziś w programie. Dziś w magazynie spotkamy się z zawodnikiem Soul Interactive SA, z Sebastianem Stipinio-Stypką. Przeanalizujemy sytuację na szczytach tabel, najważniejsze wydarzenia na szczytach tabel poszczególnych lig. Przedstawimy kilka informacji statystycznych, no i tradycyjnie na koniec zaprezentujemy najlepszego naszym zdaniem gracza tygodnia, najśmieszniejszego oraz najlepsze zagrania 10 kolejki. No i tak jak Wojtek wspomniał, widzieliśmy się w czwartkowy wieczór na boisku Comcom Zone ze Stipinio. Czy ty wiesz, że Stipinio ma menadżera od prowadzenia swojego fanpage'a? No teraz już wiem, ale nie wiedziałem wcześniej, a jest to jeden z nielicznych zawodników, nie wiem czy nie jeden z dwóch, który ma swój fanpage, no i do tego prowadzony przez osobę trzecią. Do tego zatrudniono. Tak, zatrudniono. Więc o tych kwestiach i jeszcze o wielu innych dowiecie się właśnie z rozmowy z Sebastianem Stipinio-Stypką. Witamy na obiekcie Comcom Zone, gdzie jest z nami dzisiejszy gość, gość magazynu FLS Weekend i jest to zawodnik, można powiedzieć, o trzech obywatelstwach, bo polskie, portugalskie, hiszpańskie. Zawodnik, który jest legendą i najlepszym strzelcem drużyny So Interactive. No i zawodnik chyba jedyny w FLS, nawet na pewno jedyny w FLS, który ma profesjonalny kontrakt z firmą Nike i dzięki temu powstają sygnowane buty właśnie jego inicjałami, a więc Sebastian Stipinio-Stypka. Zawodnik Realu, wróć, zawodnik So Interactive. Witam Cię, Sebastian. Witam, cześć Piotrze, witam Was wszystkich. Czy wszystko jest prawdą z tego, co powiedziałem wcześniej? Częściowo tak. Sebastian, jesteś bezpośrednio po meczu, graliście z Contel Team, przegrywacie jedną bramką. Jakbyś mógł w dwóch słowach streścić, dlaczego porażka? Porażka, no pewnie indywidualne błędy, no i trochę mieliśmy dzisiaj pecha. No niestety, dwa słupki, chyba jedna poprzeczka. Trochę szczęście nam też dopisało, bo były dwa samobuje przeciwników. No ale niestety, tracimy te punkty, już raczej nie mamy szans na trzecie miejsce. No właśnie, rzeczywiście ta porażka dużo komplikuje w kontekście jeszcze tego, że macie mecz z Agmą, czyli mecz ciężki i mecz Cisco. O tych dwóch meczach jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze chciałem w ogóle Ci podziękować, że znalazłeś czas, bo ostatnio jesteś dość zabiegany. Kontrakty z firmami sponsory zabierają Ci trochę czasu. Znajdujesz jeszcze czas na to, żeby wpadać na mecze So Interactive? No, ciężko jest, ale jakoś muszę tam do porozumienia najwięcej chyba z żoną i synem. Jeżeli chodzi o mecze rozgrywane, ale niestety to jest priorytet w moim życiu, więc żona to rozumie i syn też. A jeśli jeszcze tak humorystycznie, ta ręka w ostatnim meczu była, czy to była ręka Boga? Oj nie, są powtórki i to był bark. A, niestety, tak. Czyli błąd sędziego. Dobra, wracamy już do rozgrywek ligowych. Ja sprawdziłem, w tamtym sezonie zajmujecie 7 miejsce z 19 punktami. Mhm. Przed tym meczem mieliście 18 i po tym meczu zostanie rzeczywiście te 18 punktów. Jaki to miał być sezon dla So Interactive? No na pewno lepszy niż w tamtym sezonie. Jesteśmy już coraz bardziej doświadczonym zespołem. No nie mówię, że celowaliśmy tam w pudło, ale zawsze założenia są. Zespoły w FLS są nieprzewidywalne, tak powiedzmy. No niestety chyba się w tym roku znowu też nie uda uzyskać tego trzeciego miejsca. No ale cel jest osiągnięty, bo mamy spokojne chyba już utrzymanie. Tak, to zdecydowanie. Pytanie też o te porażki wasze, bo tak, porażka z Caprinem, gdzieś tam porażka z DHL-em, no pewnie te porażki, można było ich uniknąć. No która pewno. Najbardziej powiem bolała z perspektywy tak, pierwsze mecze zawsze są ciężkie, bo jesteśmy bez gry, poza sezonem. Nie mamy jakichś treningów w czasie przerwy pomiędzy rundami. A niestety ten mecz z Caprinem dosyć był nerwowy i załapaliśmy dwie kartki, z tego co pamiętam, chyba Kamil Swaczyna uzyskał żółtą. No troszkę za agresywnie zaatakował przeciwnika, no i Konrad Szłapa, ale to był bardziej faul taktyczny, gdzie sędzia trochę to odczytał, no prawidłowo, no ale niestety czerwona kartka i graliśmy cały mecz 7 minut w osłabieniu, więc to na pewno przyczyniło się zdecydowanie. No i przed wami jeszcze dwa mecze. Ten mecz z Agmą chyba jest do wygrania, prawda? Bo to jest rywal w zasięgu.
No na pewno tak, nie chcę mówić, że no boisko zweryfikuję, na pewno nie oglądam jeszcze ich jakichś skrótów z meczy, ale na pewno będziemy... A zdarza ci się, że oglądasz właśnie skróty przeciwników? Oczywiście, tak, zawsze trzeba przejrzeć materiał. No ale specjalistą w tej dziedzinie, powiedzmy, jest Adam Kocioło, który analizuje dokładnie przeciwników i później zdaje relacje zespołowi. No i po tym meczu z Agłą najcięższa chyba przeprawa, bo pewnie wtedy już ostatni mecz sezonu i podejrzewam, że Cisco będzie już mistrzem. Chcecie powalczyć z mistrzem? Oczywiście. Na pewno też nas nie zlekceważą, zwłaszcza, że przypuszczam, no walczyli o to, żeby nie przegrać ani jednego meczu. Tak, tak. Ale na pewno tanio skóry nie sprzedamy, więc będzie walka od początku do końca. Sebastian, jak podchodziliście przed sezonem do udziału w DC2? Rzeczywiście były głosy takie w drużynie, bo znam już twoją opinię, że ta strefa medalowa, żeby zająć miejsce w tej strefie medalowej. I rzeczywiście inni zawodnicy też podzielali twoją opinię, że słuchajcie, powalczmy o te medale? Oczywiście. Nawet dzisiaj rozmawiamy po meczu. Nawet Łukasz Szymczyk, nasz kolega, no, liczył na to, że w końcu mu się uda uzyskać jakiś medal, a nie ukrywał, że też chciałby spróbować szczęścia gry w Lidze B. No ja już miałem taką, okazję. No niestety to jest zderzenie chyba ze ścianą. Niestety trzeba mieć wyrównany skład, zgrany i trzeba w komplecie przychodzić na mecze, więc no, w tym sezonie jest na pewno zdecydowanie lepiej. Bo mamy już taki skład, który się Tak, no kilka lat wykształcił oczywiście u was ten skład, który w tym momencie jest już taki stabilny, że żelazny tak. I rzeczywiście można opierać sukcesy na tych zawodnikach, którzy są. Prywatnie fan Realu Madryt, prawda? Tak, jak najbardziej. A oni często z kontry grają, w przeciwieństwie do tiki-taki barcelońskiej, a jak ty byś chciał, żeby Sony Interactive grało? Czy w ogóle jest taktyka tej drużyny? Oczywiście, też lubimy grać z kontry, bo czasem faktycznie jak przeciwnik nas przyciśnie i zaatakuje, to musimy grać drugą piłką i w tym momencie robią się strefy wolne z przodu. No mamy szybkich zawodników, tak jak Konrad Szłapa, Koniu, zwany. Remi Moczko tak samo ma takie predyspozycje. No i lubimy tak grać, ale niestety coraz częściej musimy zacząć grać piłkami od tyłu. Mamy coraz lepszych zawodników z tyłu, tak jak Andrzej Tuleja, którym biega maratony, półmaratony. Tak, biega od przodu do... Przepraszam, że się przekonam, ale to trzeba podkreślić, bo świetny wynik Andrzeja właśnie w półmaratonie krakowskim, który niedawno się odbył. Tak, dokładnie. Godzina chyba 30. Zgadza się. Coś koło tego. Adam Kociołek też ostatnio miał 10 km przebieg. Czyli taki wybiegany. Więc, tak, dokładnie. Kamil Swaczyna też tam ciężko pracuje na obronie, tak samo jak Łukasz Gorchowski. No powoli ten zespół jakoś już się dotarł i myślę, że jeszcze zrobimy jakieś parę wzmocnień, jeżeli się uda w następnym sezonie, no i będziemy już walczyć o jakieś wyższe cele. Sebastian, cechą waszą charakterystyczną też było to, że mieliście zawsze dwóch bramkarzy, prawda? Tak, w tym sezonie mamy aż pięciu. No właśnie. Bo nawet debiut był Adama Kociołka, który naprawdę dobrze się spisał. Nowe odkrycie nasze takie z pracy, bo praktycznie jesteśmy grupą przyjaciół, kolegów też z pracy, spoza pracy i jest Rupert, tak zwany. Później mamy kolegę Remiego, który dzisiaj właśnie bronił Kamil. Marcin, dokładnie. I jeszcze jeden był kolega, który miał debiut, ale to było epizod raczej. Jedno spotkanie rozegrał, ale też świetny mecz. Bardzo dobre rozegranie nogami, wyrzuty, no i potrafi ustawić chłopaków. Nie jedna drużyna rzeczywiście chciałaby mieć tylu bramkarzy. Przejdźmy może do tego... A jeszcze zapomniałem o naszym IT dyrektorze Radosławie Dziaduszu. Tak, który teraz... gra w C-klasie chyba bodajże, więc... Zgadza się. I teraz creme de la creme można powiedzieć, bo pytania od naszych gości. Muszę powiedzieć, że tych pytań naprawdę przyszło sporo i no to zaczynajmy. Pytanie od Klajda niejakiego. Czy ktoś z tytularnego sponsora gra w zespole? Oj, niestety nie. Skąd taka nagła przemiana drużyny z budowlanki, czyli Fronton, na agencję interaktywną? Tu jest taka wynikła sytuacja, że już był jeden sezon chyba, czy nawet dwa, gdzie straciliśmy jak gdyby sponsora, nie chcieliśmy zmieniać nazwy, no bo mieliśmy już stroje i tak dalej i udało nam się pozyskać nowego sponsora, gdzie serdecznie dziękujemy całemu zarządowi i prezesowi naszej firmy, So Interactive. No i jakoś to się już toczy od dwóch sezonów. Miejmy nadzieję, że następnym też uda się
występować w tych barwach. Pytania od Krzysztofa, teraz szereg pytań. Skąd pomysł na prowadzenie własnego fanpage'a, indywidualnego? Fanpage'a prowadzi chyba, z tego co wiem, parę osób, więc czyli ty masz menadżerów swoich. Tak, dokładnie. No to tego nawet nie wiedzieliśmy. Kamil Krzemiński był założycielem i pomysłodawcą tego fanpage'a. To się zaczęło od tego, że chyba chłopaki zrobili mi kawał, wracając po urlopie, i wkleili moją twarz w posturę Leo Messiego, i od tego się zaczęło. Gdzie leży tajemnica twojej skuteczności w tym sezonie? No bo ja sprawdziłem te statystyki, rzeczywiście to jest twój najlepszy sezon futbolowej ze szóstek. Faktycznie ten sezon jest chyba najlepszy, ale głównie ten jeden mecz, który z Heinekenem ostatnio grali w osłabieniu, no tam udało się strzelić 5 bramek. Mogło być więcej, gdzie chłopaki też mi zarzucają, że mogło być o połowę więcej. Na pewno tak, no ale jakaś tam systematyczność jest. Dzisiaj też ładny gol by był, tylko niestety odbiło się od poprzeczki. To strzał niecelny niestety. Strzał niecelny, dobrze. Jak układa się współpraca z Łukaszem Szymczykiem i jak jego powrót do zespołu wpłynął na grę So Interactive? Powiem tak, no Łukasz dużo spokoju wnosi, bo ma ogranie w ligach tam okręgowych czy C-klasy. Już nie wiem, w jakich on tam grał, ale to są lata doświadczenia i na pewno dużo wnosi. No kiedyś to był świetnie zapowiadający się zawodnik w ogóle w tutaj krakowskich rozgrywkach. Gdyby nie kontuzja. Gdyby nie kontuzja. Czy zobaczymy jeszcze w drużynie Roberta Chamioło? To jest ciekawe. Oj, powiem tak. Robert jest zawsze zapisany i na pewno ma miejsce u nas zawsze w składzie. Gdzie go pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy, no bo to... Ale niestety Robert już wiekowo mówi, że już nie jest w stanie podołać temu tempu, bo niestety porównanie gramy. Z Robertem oczywiście się spotykamy i gramy co piątek, no ale sam przyznał, że to już jest niestety za wysoki poziom jak na intensywność. Dużo kontuzji łapał, więc... No ale oczywiście zawsze zapraszam pana Roberta, miło będzie zobaczyć. Pytanie od Michała teraz. Chodzą pogłoski o powrocie Michała Gruszyńskiego do ZKS So Interactive. Czy wiecie, jaka suma pieniędzy będzie potrzebna na realizację tego transferu? Tak, pozdrawiam też Michała. No, u nas nigdy nie są zamknięte drogi dla wszystkich, więc zobaczymy. No, teraz podjął taką decyzję w tym sezonie, że chce spróbować sił w innym zespole. Nie wiem, no, nawet im tam dobrze idzie, zobaczymy. Jak uda im się awansować, to przypuszczam, że chcielibyśmy się jakoś skonfrontować niż żeby wracał, więc życzymy im awansu. No i też pytanie drugie od Michała. Co z twoim transferem do Realu? CR7 czuje się podobno zagrożony, prezes Realu traci do niego cierpliwość i widzi ciebie jako naturalnego następcę. No i to już pytania do mojego menadżera, Kamila. To Kamila po programie zapytamy. Pytanie od Tomka. Z czego wynikała słabsza postawa w pierwszym meczu sezonu? No to już odpowiedziałeś. Pytanie od Adama. Jak oceniasz pracę arbitrów w FLS? To jest ciekawe pytanie. I czy jesteś zwolennikiem prowadzenia wideo weryfikacji? Czy powiem szczerze, że w pewnych sytuacjach, tak jak mówisz Piotrze, tutaj była sytuacja z tą ręką. Ręki nie było, ręka była wyciągnięta do tyłu i było uderzenie z barku. Więc, ale nie mam pretensji, broń Boże, bo sędzia jest jeden sam na boisku, więc nie jest w stanie czasem zauważyć i piłkarze też niektórzy krzykiem wymuszają na arbitrze takie zachowania, ale mile widziane byłoby coś takiego. Nie mówię, żeby kapitan na przykład po meczu zgłosił taką kontrowersję. No wiadomo, że już w wyniku się nie da cofnąć, ale byłoby... Żeby to jeszcze przeanalizować. Pytanie od Alana. Alan się uaktywnił na naszym fanpage'u. Czy Sebastian Stipinio korzysta z jakiejś specjalnej diety, która wspomaga go w utrzymaniu sportowej formy? No, Alan, muszę cię rozczarować. Niestety nie ma żadnej diety cud. Jedynie tylko gra. Kolejne pytanie do Alana. Co z sytuacjami alkoholowo-imprezowymi na krótki czas przed meczem? Czy takie mają miejsce? O, niestety nie. Alkoholu się brzydzimy. No i to pochwalamy. Pytanie od Remi. Czy możliwość dobycia korony króla Szczeców spędza ci sen z powiek? Do dzisiejszego dnia nie jestem w stanie usnąć. Nie, tak szczerze to raczej nie ma szans, żeby dogonić tam chłopaków z górnej tabeli. No, jeszcze zresztą przed nami ciężkie mecze, więc będzie bardzo ciężko chyba o jakiekolwiek gole. Pytanie od Radka. Jaki dokładny wynik wytypujesz w meczu z liderem, czyli pewnie z Cisco, i ile zdobędziecie punktów w tych ostatnich meczach? No, powiem tak, że zdobywamy 4 bramki, to wygrywamy, więc dajmy wynik 4-3 dla nas. Optymistycznie? Mogę żadnej bramki nie strzelić. Ważne, żeby zespół wygrał. Maciek teraz, czy podczas treningów syna podpatrujesz i inspirujesz się tym, co robią na treningach?
Oczywiście, zawsze jakieś ciekawe zachowania i ciekawostki wyłapuję. Próbuję to przekazać zawodnikom z naszej drużyny, ale niestety są oporni, więc ciężko jest. Ale pozdrawiamy syna i trenera Maćka. Radosław, co możesz polecić młodym kadetom? Buty profesjonalne, czy może jednak te półprofesjonalne? No i powiem tak, no najpierw trzeba zbudować kondycję, a dopiero później się i formę, i technikę przede wszystkim, a później się zastanawiać nad obuwiem, ale faktycznie każdy musi dobrać pod swoje jakby predyspozycje obuwie. Na przykład ja gram w Mercurialach, bo są lekkie przede wszystkim, no i są jak gdyby dla napastników, prawda? Tam chodzi o zwrotność, szybkość i to już są indywidualne, moim zdaniem, predyspozycje. A rzeczywiście są inicjały na tych butach? Nie, na tych nie ma, ale syn miał, pamiętam, że kiedyś miał Stypaldo. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy oczywiście. Jak długi powinien być rozbieg do odpowiednio wykonanego rzutu wolnego? Odpowiedni. No i mamy jeszcze cztery pytania. Konrad, czy zdarzają Ci się słabsze mecze, czy cały czas jest ten gaz? Pozdrawiam konia. Za to pytanie dziękuję. I nie ma zawsze gazu, są słabsze i gorsze momenty. Są czasem mecze, w których jest przebłysk, ale to tak jak każdy chyba ma lepsze i gorsze dni. Czasem jest tak, że człowiek nie jest kondycyjnie, mentalnie czasem przygotowany, a wszystko wchodzi, a czasem jest tak, że niektóre bramki nie chcą wejść. Radosław, Sebastian, bardziej czujesz się Portugalczykiem czy jednak Polakiem? No i Polakiem, i to już nie jeden raz podkreślę. Andrzej, to jest świetne pytanie. Ja jak przeczytałem, przyznam szczerze, to no nie mogłem się powstrzymać od śmiechu przez chyba 5 minut. No mam nadzieję, że przeczytam je normalnie. Czy gest całowania pierścienia po strzelonej bramce to danie hołdu portugalskim konkwistadorom? Niestety muszę go rozczarować. To jest gest w kierunku mojej kochanej żony Moniki, która pozwala mi na te chwile radości i tak jej próbuję podziękować w ten sposób. To dziękujemy Monice rzeczywiście i pozdrawiamy Monikę. No i Leszek, jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego kot w butach? No, zgadzam się z tym, ale nie wiem dlaczego. Poprosimy o inny zestaw pytań. No i ostatnie pytanie od Leszka, to jest fantastyczne. Zabawimy się teraz w pogodynkę. Jaka będzie pogoda na jutro? Oj, ulewne deszcze i śnieg. Sebastian, dzięki serdeczne i życzymy jeszcze udanych tych meczów, no i kontynuacji tej dobrej, twojej indywidualnej serii. Dzięki serdeczne. Super, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich fanów Stypinio i całą ekipę i cały team So Interactive. No wszystkich i jeszcze żonę pozdrawiamy, syna. Syna. Trenerów nowego Hutika. I jeszcze rzeczywiście wpadajcie na ten profil Stipinio, bo tam aktualizacja na co dzień jest po wszystkich meczach i rzeczywiście dużo ciekawego się dzieje. Koledzy menadżerowie już na ciebie czekają. Dokładnie. Więc skończymy. Dzięki serdecznie. Można się pośmiać. Dzięki wielkie serdeczne. Dzięki. Do zobaczenia. Tak jak już wspomniałem, 10. tydzień rozgrywek za nami, a więc już tylko 3 tygodnie do zakończenia sezonu, tak więc zobaczmy, kto w tym 10. tygodniu najbardziej zaplusował w naszej drodze do mistrzostwa. W lidze B1 mecz na szczycie, Football Heaven Bar, kilka meczów tych najważniejszych teraz ma pod koniec sezonu. Jeden z nich niestety przegrał właśnie z Gdowem. Tak, po zwycięstwie z Piometem był Football Heaven w dobrej sytuacji, miał przewagę nad Gdowem, nie licząc różnicy powiedzmy w meczach jednego punktu, który Gdów został na początku odjęty za poprzedni jeszcze sezon. Natomiast no, tutaj nie było dyskusji. Zdecydowana przegrana w Football Heaven i Gdów od samego początku do końca ten mecz kontrolował. Football Heaven to spotkanie nie wyszło. No i Gdów teraz jest w najlepszej sytuacji. Traci punkt, ale ma mecz rozegrany mniej. No a też trzeba powiedzieć, że Football Heaven w ostatnich kolejkach rywalami będą CA Shark i Golden Drag, a więc rywale niełatwi. Natomiast no, Gdów w takiej formie to z pozostałymi rywalami powinien sobie poradzić. No cóż, myślę, że w tym momencie Gdów jest faworytem. Wygrał w tym tygodniu Piomet, ale wydaje się, że on już raczej z walki o mistrzostwo rezygnuje i Shark w piątek stracili punkty z Shamrockiem, a więc to też dobra informacja dla Gdowa, więc ten piątek na pewno szczęśliwy, no i zawodnicy mogli iść poświętować. Tak jest. Tym bardziej, żeby wspomnieć Piomet ma przed sobą jeszcze bardzo prestiżowe spotkanie w następnym tygodniu. Ale łatwe, tak. Będzie zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu. W lidze B2 no niesamowita niespodzianka. Pan Łukasz Stupka ze stomatologii Stupka właśnie najbardziej chyba ucieszył się z tego wyniku. No otwiera szampany, bo porażka Max po 40 no to jest dla stomatologii świetna informacja.
Jeszcze oczywiście Max zachowuje szansę na zdobycie mistrzostwa, no ale bardzo sobie utrudnili. Już nie wszystko w ich nogach. Dokładnie. W lidze C1 Korkociągi przegrywają, więc tutaj w lidze B2 Max przegrał, tutaj przegrywa w C1 Korkociągi, to też zaskoczenie. No nie do końca, bo ekipa Wino to jest zespół, który też był typowany do wysoki lokat, a w tym tygodniu, czy ogólnie w ostatnich tygodniach prezentuje wysoką formę, więc tutaj każdy wynik był możliwy, natomiast tą porażką Korkociągi sobie już bardzo skomplikowała sytuację. Wydaje się, że no, mistrzostwa nie zdobędą, a będzie też problem z zajęciem miejsca na podium, no bo oni mają najwięcej meczów, więcej meczów rozgranych niż Al Capone i BKS, którzy są w tabeli no, na czele. Ma i BKS, i Al Capone w tym tygodniu swoje mecze wygrały, no a ekipa wygrała dwa mecze. W lidze C2 Format miał dołączyć do tej strefy medalowej i walczyć o srebro bądź brąz. Niestety przegrywa spotkanie, no i wydaje się, że wypada na ten moment z tej walki. No Format był zespołem, który miał najmniejszy dystans do Cisco, natomiast no tutaj porażka z chłopami z piątku sprawiła, że Cisco już, no że Format przede wszystkim spadł za GSTIF. No GSTIF ma 5 punktów straty do Cisco, więc tutaj jest już praktycznie wszystko jasne. Cisco w tym tygodniu bez wychodzenia na boisko wygrało, zdobyło 3 punkty. Zgadza się, no i też Liga C3, czyli ostatnia liga z Lig C. Tutaj mecz na szczycie, AS Maestro, Wygoda Trans, mecz o drugie miejsce. No mecz o drugie miejsce, natomiast to był mecz o tyle ważny z tego względu, że obie drużyny straciły punkty, przede wszystkim AS Maestro, które ten dystans do Spoko Team miało najmniejszy, natomiast teraz Spoko Team dzięki temu remisowi jest już tylko 2 punkty od mistrzostwa. To będzie chyba pierwszy mistrz futbolowy, tak coś mi się to znaczy mistrzem już jest A+, o tym za chwilę, natomiast no to powiedzmy, że tam przyspieszony sezon, skrócony, natomiast tych takich regularnych lig, no to Spoko chyba będzie rzeczywiście pierwsze, no bo już w przyszłym tygodniu może sobie, czy w kolejnym meczu może sobie tytuł zapewnić albo swoją wygraną, albo po prostu zgubieniem punktów przez Maestro. A przez to, że Wygoda Trans straciła punkty, a Niema Lipy wygrało, więc tam miejsce wydaje się, że od trzecie będzie walka między Wygoda Trans a Niema Lipy. Liga D1, druga z rzędu porażka Haftkompu, wydawało się, że ta drużyna idzie na mistrzostwo, wygrała szalenie trudny mecz ze Śmieszkami, gdzie przegrywała w trakcie, no ale niestety te dwa ostatnie występy... Tak, one powodują, że Haftkamp już o mistrzostwo nie, na mistrzostwo generalnie nie ma szans. Ta strata punktowa co prawda nie jest duża, no ale liczba meczów rozegranych sprawia, że Haftkamp mistrzostwa nie zdobędzie i tam najprawdopodobniej Adgo, Sklep, Katedra, UJ to są zespoły, które rozstrzygną między sobą walkę o tytuł. Liga D2, sensacyjna porażka Romów, no i rzeczywiście sensacyjna to jest chyba tutaj odpowiednim słowem, no bo nikt się nie spodziewał, że Romy potrafią, chociaż biorąc pod uwagę historię występów tej drużyny futbolu w zeszłych, no to gdzieś tam można się było doszukiwać, że gdzieś w trakcie sezonu ta drużyna przegra ze słabszą. Tak, no i teraz wygląda sytuacja tak, że WKS ma 6 punktów przewagi nad AS Romy, no i to się wydaje dystansem bezpiecznym, ale to wcale nie jest tak różowo, bo WKS gra jeszcze z Pustynnymi Lisami i właśnie z Romami. Właśnie, na przykład przegrywają z Pustynnymi Lisami. No i przegrywają z Pustynnymi Lisami, no to może się okazać, że Romy odrobią 3 punkty, a wygrywając z WKS-em kolejne 3 punkty, no i wtedy WKS może nie tylko nie zdobyć mistrzostwa, ale gdzieś tam wylądować no, na dalszej pozycji, nawet kto wie, no i biorąc może pod uwagę, poza podium, że to są zawodnicy Amadeusa, no tak to jest. Ta czwarta lokata, tak gdzieś tutaj no klątwa czwartej tak lokaty jest, więc pełna koncentracja graczy Wybrzeża jest wskazana. Nie zgadza się, Liga D3, i my jesteśmy przed hitem, bo tak, bo AKS wygrał szalenie trudny mecz z Black Teamem. Szalenie trudny dlatego, że musiał ten mecz wygrać po to, żeby mecz właśnie ze Sport Consulting Group mógł decydować o mistrzostwie. No to nie był trudny mecz, no tutaj akurat przed hitem mamy tak, że ciężki mecz miał Sport Consulting Group i on tutaj miał świetne przetarcie przed tym szlagierowym meczem i ciężki mecz z Carpe Diem, które było ostatnio w wysokiej formie. Ostateczny wynik, no to wiadomo, jest wykładnią Walkovera, natomiast na boisku było tylko 2-1. Natomiast no, AKS miał spacerek z osłabionym Black Teamem. Osłabiony, tutaj, dokładnie. Natomiast jeśli jakieś obawy były, no to tylko do momentu dotarcia na boisko. Tak jest, potem już tak było jest jasne, że Kabaret to wygra. No i teraz nawet chyba nie wiem, czy można powiedzieć, że Kabaret szykuje się do meczu z Sport Consulting, czy szykują się zawodnicy, którzy jeszcze no, w Kabarecie w tym sezonie nie tak zagrali. Myślę, że wszystko już jest dopięte na ostatni guzik i w czwartek na Comcom Zone przekonamy się, kto zostanie mistrzem Ligi D3. O tyle to ciekawe, że z tego co pamiętam, to będą chyba grali na trzecim boisku na Comcom Zone, na tym samym boisku, kiedy kiedyś stracili mistrzostwo z Etanolem. Tak. Więc zobaczymy, czy historia się powtórzy. No i tak jak wspominałeś, widzę D4, mamy pierwszego mistrza futbolowej Ligi Szóstek, ta liga troszkę mniejsza, przyspieszona, no ale niewątpliwie
Amplus jest mistrzem, chociaż ten ostatni mecz z Los Blancos... No, oba mecze, tak. To będziemy jeszcze o tym sobie wspomnimy później. Natomiast Amplus wygrał wszystkie mecze do tej pory, no i sięgnął po mistrzostwo, rywale gubili punkty, więc... A Amplus wygrał dwa bezpośrednie mecze z Los Blancos, więc tym samym no, świętuje już mistrzostwo. No i teraz czeka na to, czy ktoś się wycofa z wyższych lig, bo tylko wtedy on awansuje do Ligi C, no, ale zazwyczaj jest tak, że ktoś tej, tak. z tych pierwszych trzech lig się wycofuje, więc można być przekonanym, że Amplus no wiosną będzie... zobaczymy w Lidze C i zasłużenie. Tak, zasłużenie, bo piłkarsko to jest bardzo dobra drużyna, więc zobaczymy, jak poradzą sobie w tej Lidze C, jeśli awansują. Tak wygląda droga do mistrzostwa, jak wspomniałem, 3 tygodnie do zakończenia sezonu i to będą na pewno 3 emocjonujące tygodnie. Gary statystyk z minionego tygodnia i zaczynamy tutaj od 34. Pierwsze czyste konto w tym sezonie. I ostatni raz nie straciła bramki drużyna w meczu 20 maja tego roku z Rafisem. I co ciekawe, z Rafisem spotka się, Rafis będzie kolejnym rywalem 34, a więc to będzie ważne spotkanie. No i Rafis przede wszystkim musi zrobić coś, żeby się przełamać w meczach z 34, no bo do tej pory z reguły to wyglądało tragicznie dla drużyny z Kazimierza. Biorąc pod uwagę, że popularny Bojan ma coraz więcej siwych włosów na głowie, ten mecz ciekawe, czy dostarczy mu kilku więcej. Rzymu Siermięga, pierwszy remis w sezonie i to jest remis na 7 rozegranych edycji. W 6 siermiężni notowali jednorazowo podział punktów. Tak, tylko raz w sezonie Rzymuła nie remisowała, natomiast w każdym poprzednim, oprócz tego jednego, no to zawsze ten jeden remis notowała w rozgrywkach, tak więc tutaj normę w tym sezonie wypełniła. Liftmet nie strzelał dużo bramek, ale jak już zaczął, no to rozstrzelał się na maksa. Tak, i 34% bramkowego dorobku to gole z meczu ostatniego z Wiktorią. To teoretycznie nie dziwi, bo jeśli Wiktoria przegrywała w tym sezonie, to często to robiła, tracąc dużo goli, więc mecz akurat z Liftmedem doskonale się to wpisał, no a Liftmed pokazuje, że mobilizacja na ostatnie tygodnie sezonu jest, no i ten zespół chce się utrzymać, no i ma na to duże szanse. Wydaje się, że wystarczy wygrać z Wiktorią w przyszłym tygodniu, no i liczyć na porażkę Furii, wtedy już ale, zespół się utrzyma. No ale, że Liftmed przyjdzie na ten mecz bez nominalnego bramkarza, bo Stevie wyjeżdża na mecz do Rzymu. Kibice AS Romy, więc to jest to właśnie ale. Football Heaven Bar, to jest ciekawa sytuacja. Pierwsza dwucyfrówka od 19 czerwca 2016 roku i od meczu z Gdowem United. To no był właśnie. Ostatni mecz sezonu tego debiutanckiego dla obu drużyn. No i Football Heaven wtedy przegrał, tracąc aż 18 goli, tylko wtedy tam była historia absencji, brak nominalnego bramkarza. Natomiast tutaj skład już najmocniejszy, mobilizacja, no ale mecz zupełnie nie wyszedł, no i dwucyfrówka po stronie strat. Liga B1 i tutaj jest ciekawa sytuacja. CA Sharks i Shamrock remisują 6-6, no i odpowiednio to jest 16 remis dla CA Sharks i 34 dla i 13. Shamrocka. I 13, przepraszam, dla 13 dla Shamrocka, natomiast Shamrocka. No, te zespoły grają dużo, więc tych remisów mają sporo, natomiast też ciekawa statystyka, że dla Sharksów to jest trzeci remis w tym sezonie, a drugi w stosunku właśnie 6-6. Czyżyny, czwarty stykowy mecz w tym sezonie, do rekordu frytek belgijskich pewnie bardzo dużo brakuje, no ale niewątpliwie ta drużyna czwarty mecz wygrywa albo przegrywa. Tak, no w tym tygodniu zanotowała dwa takie mecze zacięte, wygrane różnicą jednego gola, natomiast no ostatnie 3 mecze w ogóle Czyżyny kończyły się wynikami stykowymi, bo jeszcze był tam po drodze remis, natomiast no, w tym tygodniu 2 wygrane tego zespołu, obie minimalne. Pierwsza dwucyfrowa w historii stomatologii Stupka, to jest dość młoda drużyna, no i w pierwszym sezonie już notuje w 10. Pamiętasz który mecz? No 11, albo wydaje się, że z tego co pamiętam 11, natomiast teraz to był pierwszy mecz z dwucyfrową zdobyczą, wygrana z Płaszowem 10-3. Pink Bowling kontynuuje passę niestety bez wygranej, to już jest 10 mecz niestety bez zdobycia punktów tej drużyny. Ekipa Wino, o której wspominaliśmy w drodze do mistrzostwa, pierwsze czyste konto od roku i od meczu z Pablo Spet. Tak, i to jest coś, do czego no, jakby nawiązuje do najlepszych swoich czasów, bo to jest łącznie czyste, 8 czyste konto ogółem już w historii drużyny. Pamiętamy pierwszy sezon w Lidze D, no to ten zespół tam często notował czyste konta, no i to był zespół, który przede wszystkim stawiał na świetną defensywę. To, no i akurat mecz z Husarią w tym sezonie, w tym tygodniu był nawiązaniem do tej świetnej dispozycji. No a też jedna bramka stracona z korkociągami też świadczy o tym, że drużyna w defensywie grać potrafi. Kontel Team. Czwarte zwycięstwo z rzędu tej drużyny. W minionym tygodniu wygrali ważny mecz z Soul Interactive. No i tam była przerwana pasta Soul Interactive, zwycięstw z rzędu. Tak. Obie drużyny miały swoją pasę. No i teraz Kontel ma 4 zwycięstwa na koncie. Zwycięski skład Kaiserslautern.
z roku 98, drugie czyste konto w sezonie i czwarte ogółem. Tak, w tym sezonie drugie, teraz zwycięstwo w tym tygodniu, no a w poprzednim sezonie też dwa, więc no to całkiem niezła statystyka jak na drugosezonowca, cztery czyste konta, całkiem nieźle. I nie ma lipy, drużyna z ligi C3. Czwarte zwycięstwo z rzędu. To ostatnie zwycięstwo zapewnione dzięki fantastycznej formie Rafałowi 99 Furgał, bo zawodnik ten strzelił 99 bramek, już tylko jednej brakuje mu do... No, żeby nie było jak z Tomaszem Wieszczyckim, ale to wydaje się, że w tym sezonie jest Rafał w dobrej formie, nie ma lipy, świetnie gra i jest w tym momencie, dzięki tej wygranej przesunęło się na podium, ma punkt przewagi nad Wygodą Trans, no i wydaje się, że po latach takiej przeciętności, gdzie nie ma lipy było w środku stawki, teraz może być wreszcie miejsce na podium. No i jak mówi do mnie Grzebracki, najlepsze co może ich spotkać, to zająć to trzecie miejsce, odebrać medal, pobawić się na gali, ale nie awansować do Ligi B. Spoko Team, 11 zwycięstwo z rzędu, 16 meczów bez porażki. Tak, 11 zwycięstw z rzędu, 10 w tym sezonie, jedno z poprzedniego sezonu, na łącznie 16 meczów bez porażki. Ostatni raz zespół ten przegrał w starciu z Kaprinem Kraków. S4 Eliminator, pierwsza dwucyfrówka i drugie czyste konto w sezonie. Tak, S4 Eliminator wygrało z Zielonymi Muchomorami. To jest zespół, który no, pozwala w cudzysłowie rywalom na to, by bić rekordy bramkowe. Mówiliśmy przed tygodniem o Interze, teraz S4 Eliminator zanotowali swoją pierwszą dwucyfrówkę, no i drugie czyste konto w tej edycji. KS Augustyn, trzecia dwucyfrówka w sezonie, a łącznie już tych dwucyfrówek było 5. Tak, natomiast w tym sezonie 3, a 2 w pierwszym sezonie, a więc tam był pewny okres przestoju, natomiast no, w tym sezonie drużyna wraca jakby do tradycji strzelania dużej liczby bramek. Jubiec Kraków, pierwsza dwucyfrówka i tutaj od 3 listopada 2014 roku i meczu z Heinekenem. Tak, czyli blisko 2 lata, natomiast dorobek 11 goli to jest rekord strzelecki drużyny, bo tam w meczu z Heinekenem UBS strzelił 10 goli, więc ten dorobek z tego tygodnia no, to jest rekordowy. I wspominaliśmy w tej części o czystych kontach, które zachowywały drużyny. I tutaj trzeba wspomnieć o NZS UK i o ABB IT. Obie te dwie drużyny zanotowały czyste konta, z tym, że NZS drugie przy wyniku 10-0. Tak, i w poprzednim sezonie 10-0 ten zespół wygrał i teraz 10-0 i to były dotychczasowe jedyne czyste konta w historii. Natomiast ABB w tym sezonie zanotowało już drugie czyste konto, no i to też ogólnie w historii było drugie czyste konto w tym tygodniu. ABB wygrało 3-0 z Black Teamem. No i Los Blancos Amplus, Amplus dla Amplusa to drugi mecz na styku. No i to są takie dobre zadatki na jakąś dłuższą historię, taką bardziej prestiżową rywalizację, tylko że Los Blancos muszą uzbierać tyle punktów, żeby gdzieś tam zostali przesunięci do tej ligi C. Wtedy będzie szansa na kolejne trzecie spotkanie z Amplusem, jeśli nie, no to będziemy musieli pewnie chwilę poczekać. Natomiast te mecze ciekawe w tym sezonie ligi D4 pomiędzy tymi dwoma drużynami, raz 4-3, raz 3-2 Amplus wygrywał. Zgadza się. Zobaczmy w tym momencie na sylwetkę gracza tygodnia. Przed nami jeszcze na koniec najciekawsze, najzabawniejsze sytuacje z minionego tygodnia. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.